Siema, siema, jestem Ryan, dziwny skończenie z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną daleko jest Krzychu z Radio. Halo, halo, Krzychu, jak mi słyszysz? Halo, halo, siemano. Słychać mnie dobrze, więc Krzycha też słychać pewnie jak nic, więc witam serdecznie. Są te z nami widzowie, ale się nie potrafi się zachować, wybaczcie mi, ale jeśli nie poszli do łuzia, bo jest po 22 grubo, więc piszą głupoty przed snem. Dlatego dzisiaj ich nie będzie, po prostu wybaczcie, ale nie chcę, żeby tam wam koliło w oczy. Także przychodzi po prostu do odcinka dalej, lecimy sobie z tematem. Słuchajcie, odcinek 152 albo 3, nie pamiętam jaka już jest numeracja, pogubiłem się, a ja jestem tutaj na... Przepraszam. Kole pijemy dopiero w stanku tutaj, o, ta pani mi sprzedawała. Ale jesteśmy tutaj na sklepie i właśnie co odbierałem sobie tutaj troszkę tego pulanu i fosforu, to jest chyba fosfor, jak? Tak? Nawóz W. Wziąłem. No więc mamy pulan, mamy fosfarm, czyli to jest fosform, tak? A tu fosfor, a tu jest jakiś... Nie wiem, grupa azoty w każdym razie. No i słuchajcie, i tu dzisiaj sobie do chaty wracam. Ogólnie też mam pokazać, co się zmieniło na tamtej budowie, bo trochę też się pozmieniało, także... lekutkie zmiany względem tego, co było ostatnio, nie? Okej. Okay. Ja sobie się zapnę to akurat. No, więc jak wam obiecałem, taki odcinek zrobiłem, że troszkę pokażę wam, jak wygląda sprawa tej transportu tych naszych takich rzeczy na gospodarstwo, bo rzadko w sumie to robię, więc może dzisiaj tak postanowiłem, a wam pierdyknę takie coś, bo rzadko kiedy takie coś się dzieje, gdzie wam pokazuję ten transport, bo w sumie zwykle go nie ma, zwykle bierzemy sobie dostawę na podwórko od razu, ale tu dzisiaj wam pokażę tak, a pojedziemy sobie naokoło. Pojedziemy naokoło sobie, to od razu pokażę sytuację, co tam Krzychu robi, bo ty Krzychu jesteś chyba tam, gdzie ty jesteś? No ja ładuję ten mikser, nie? A, no tak, dzisiaj Krzychu zajmuje się wrzątkami, jest dzisiaj jego pora, karmi sobie krówki. Słuchajcie, mogę jeszcze wam się z wami podzielić aktualnymi rachunkami. Dobra, wybaczcie mi, jestem tutaj użytkownik sprzętował subskrypcję dla samego siebie, także bardzo miło dla jego. A my jedziemy dalej, tak? Dzisiaj właśnie jak mówię, Krzycha polej. Krzycha kolej. Krzycha polej. Krzychu polej tam. O, jadę kurde na ciebie. Później, później. Dobrze, dobrze. I tu właśnie widzicie, lekutki chwast się zaczął robić, więc trzeba szybko siać, ja już tego nie będę przewracał, to tam już trudno się poogarnie potem, nie? Więc dzisiaj będziemy sobie siać kukurydzę, ostatni miod, wiem, że miałem z wami się widzieć później, ale tak jeszcze tą ostatnią połówkę tego kwietnia się zobaczyliśmy i wam pokażę, jak to właśnie wygląda sprawa na naszej farmie. Jak mówię, Krzychu dzisiaj akcja, karmienie krówek, także troszkę tutaj jeździ. I sobie działa. Ja wiesz co, Krzychu, myślę, że chyba jakąś taką wiatkę wyspawam tutaj na te belki, wiesz? Bo one paskudnie wyglądają, więc postaram się coś takiego wymodelować na szybkości, jak żeby to już wyglądało, nie? To czemu nie? Co? Jak ją sam wyspawasz, to czemu nie? Ta, no nie, to jest szybka sprawa, więc ja sobie po prostu ten ogarnę takie coś i zrobię jakąś taką fajną wiatkę na szybkości, żeby tam stała. Więc spoczko będzie, nie? Zawsze tam jakoś gitarka. Dobra, zajdziemy sobie tutaj na gospodarstwo, dzisiaj Krzychu to będzie rozbudowywać. No i przy okazji widzicie, że żeśmy trochę drzewek wycięli. A dlaczego wzięliśmy te drzewka? No bo w końcu plac wyrównany, kostka tam położona jak tutaj. No i będziemy mogli teraz śmiało ładować się już z budową, w sensie zestawiania tego wszystkiego, co już potrzeba, nie? Okej, okay, sobie stanę jakoś tak, o, niech będzie. Tam Krzychu, jak sobie się czas rozbudujesz sobie wszystko, nie? O! Tak, tak, spokojnie. Kotem dawałeś jeść? No, prędzej było dawane. A dawałeś, no, już widzę, że full jest, dobra, okej. Okay. Jak tam ukrytek w ogóle? A, to się robi cały czas, więc spoczko. No, i tu mamy trochę tego, ale to jeszcze trzeba wszystko poustawiać jakoś tak fajnie, żeby to pasowało do siebie. Więc bardzo możliwe, no, że to wszystko gdzieś się tu poustawia, to będzie samo ziarno na przykład. Więc jakbyś Krzychu mógł, to poustawiasz te worki może, ja to przesunę trochę tego mauzera. To te worki byś poustawiał tam w róg może, koło tych mauzerów co stoją? Można, to byśmy mieli same KSW, a tam poszlibyśmy w te resztę, nie? No, no, no. No, to myślę, że byłby git. Więc jak to wygląda, Liska? Na budowie tak to się prezentuje, wyrównane, wszystko wybetonowane, troszkę też żwirka już zostało, ale ogólnie tak to wygląda. Fajnie, to tam się taki wjazd zrobił, taki zjazd właśnie na dół. Raczej będzie mało go używać, bo będzie ciasny tędy, ale
może też tam do Krubek szybko zajechać coś, też fajnie. Dwie wiaty to powstaną właściwie jedna, składająca się z dwóch wiat i to będzie cztery po prostu wjazdy takie i tyle, nie? Tutaj co zrobimy to jeszcze nie wiem, pomyślimy nad tym, ale to jeszcze pójdę tam do drzewka, więc nie będzie tak pusto, jakby co, tak na razie tylko wam pokazuję, jak to wygląda na surowo. Żeby to nie było wszystko, zaświęcimy sobie za chwilkę do naszego Mercedesa i pokażę wam, jak wygląda sprawa na budowie cukrowni, bo cukrownia, rozwój cały czas mocny. Szybko siadam do golfa jednak, bo u mnie zablokowany jest. Spoko. Sorry, ci tak. Zepsuj, jasne. Starym golfiskim jadę. Znaczy nowym sobie golfiskiem. O, w sumie kamera ze mną trochę jest taka nisko strasznie. No dobra, sobie siądę tak. Z trzeciej osoby. O Jezu, ale rwie. Po krawężnikach już jadę. Więc ja zaraz chwilkę bliska pokażę. Może za pomoc sobie włączę jednak jakiś tutaj, bo tutaj ciężko będzie jechać mi tak. Okej. Odpalimy sobie tutaj, o, kierunkowskaz i pokażę mu ludzie co... Nic się nie stało. On ma straszne takie przełamanie biegu, wiesz, jak przełączę dalej, to po prostu tak go wyrywa, nie? Po prostu nie potrafisz go opanować, a nie? No, no trochę tak. Znaczy inaczej by było, gdybym miał kierownicę, nie? Potrzebę, to może by... Śmigaśnie ty, biegów nie mogę wbić. Model lepszy niż w Fordzie? Jezu, ale nie, bez kiery to jest zero lipka, bo jak wiecie, macie kierę podłączoną, to tak sami działa dziwnie, nie? Trochę tutaj po tych wertepach się potłukę. O, ale Jezu, dobra. To patrzcie, widzicie, tak to właśnie teraz wygląda. Mamy już tu wysypany żwirek, troszkę te płyty się przełożyli. No i te płyty teraz tak wyglądają. Więc Krzysztof pomysł jak najbardziej, myślę, że wyszedł spoko. Bo o, akurat płytnik sobie jedzie. Tak, to tutaj sobie się prezentuje. Za płyty... albo teraz tylko wam wyjaśnię, ile za to poszło, nie? O, i tu sobie tak zajedziemy do tego miejsca, że tam nie będę tak jechał. Proszę bardzo was. Drzew już nie ma, chłopaki, wszystko wyrównanie, to jest lekko, tylko trawa się gdzieś zaczęła odbijać. No i teren jak najbardziej mocny, nie? Nie ma co mówić, sportu się dzieje teraz, więc już za niedługo pierwsze materiały przyjeżdżają, będziemy budować, także super. A może powiem teraz wam trochę o tych kosztorysach, będę wracał. O, tak sobie zawrócimy i wam pokażę, nie? Więc słuchajcie. Za start budowy, który tutaj był, to na przyszłym odcinku zapłaciliśmy 15 tysięcy, żeby to chłopaki w ogóle mogli wejść w ten teren. Potem, za tą nową drogę, za zerwanie tamtego ażuru, za ustawienie podsypki, czy wysypanie podsypki i złapanie tego, ustawienie tych wszystkich płytek, 24 200 zł. Już jest sporo, nie? Potem za wyrównanie terenu Krzychu się dogadał, że z jakąś kopareczką 1000 zł za dobę biorą, więc u nas byli 2 dni, zrobili to w 2 dni elegancko, spoko, porusowali, jest git, nie? No i jeszcze tutaj siatka dookoła, czyli zabezpieczenie tej budowy, wszystkiego i tak dalej, 14 tysięcy, nie? Więc sporo mogłoby się zdawać, ale... No, z tym jesteśmy już ponad 50 tysięcy na tej budowie, a nawet jeszcze nie wystartowała, ale wiecie, wszystko trzeba przygotować, to nie jest tak łatwe, jak mi się może wydawać. Prace trwają. Wiesz co, Bitcoins raczej nie, raczej, bo to pan napisał Bitcoins, żeby na płytach podbijało, ale właśnie o to chodzi, żeby nie podbijało, żeby to było wszystko sztywne, nowe i tak dalej, więc jak mam podbijać, skoro to jest nowe, nie, położone. Wiecie, może za parę lat jak najbardziej, ale teraz czy nie. Więc no. Tak to właśnie wygląda. No i myślę, że całkiem ogólnie git. Jezu, tu masz świateła. Nie, jednak mój Merl trochę lepiej się prowadzi. Bo twój jest strasznie taki zrywny, wiesz? Sportowy. No, sportowy jest, sportowy. Okej. Okay. Dobra, już jest na gospodarstwo jak coś. O! Krzyk już widzę, rozładowuje sobie elegancko. Tam się mieści, że super skiwacze, nie masz problemu? Nie, nie ma problemu. A, to git, skoro tak to fajnie. Więc o, pasuje, ja sobie już wysiadam. Czy ja będę tutaj... Ech. Dobra, czekaj, zrobię tak, o. Poka, jak to wychodzi. Ale że tu się tu mieści, że w ogóle hit, nie? Ale dobrze, no. Dobrze ci idzie. Jeszcze jakbyś mógł tutaj te dwa... Tu jest ten salmak jeszcze, tak się trochę odsunę i polifoska, to tam na koniec się wrzucić, nie? To na końcu, jak już. No, no żeby było. Czekaj, ten się jeszcze zaczepił. Okej. Okay. No, więc Krzysztof to wyładowuje. Tak na razie wygląda, ja wiem, że trochę tak pustawo, ale wierzcie mi, że wszystko to będzie naprawdę spoczko, postaram się to ogarnąć, że jakoś to wyglądało w miarę jako tako, nie? Także to się nie martwcie. Co dzisiaj robię? A, do garażu idziemy. Bo właśnie jak mówię, będziemy dzisiaj sobie siać. Będziemy siać sobie kukurudzę. Także... Zasiadamy.
Okej. I już wyjeżdżamy sobie stąd. Powiedz mi, Krzychu, tam... O, wziąłbyś mi woreczkę na sypę od razu? Tutaj? Jednego? O, albo... O, sorry. Weź tam tego zgarszu, co został jeden ten, co? Pojedynczy. I tam dostępowałbyś może tego nawozu. Dobra, dobra. Do tego dużego zbiornika, nie? Tutaj będzie. Dobrze. Ja sobie tutaj stanę tak, o. O. I tam mi Krzychu trochę tej wysypie. Okej. Okay. A, ogólnie to ten. Mam pomysł, Krzychu, dla ciebie na prezent niedługo. O. Kupię coś ci fajnego. Opowiadaj. No ale to do domu ci kupię coś. W ogóle nie, rzadko teraz tak w domu siedzimy, trochę wam nie pokazuję, co się dzieje. Ale dom, jak było, tak jest, wszystko z porządku, nie? Więc chata, cacy, ale czegoś mi tutaj w tym salonie brakuje i oprócz dywanu czegoś jeszcze, nie? Także to się tam jeszcze to pojawi niedługo, ale to jest trochę tak jakby niespodziewanka dla Krzycha. Okej, okay, dziękuję bardzo serdecznie. Spoko. Ja już sobie plantykę zakrywam i wyjeżdżamy, siać kukurdzę. W sumie chyba powinien tam kilogramu wystarczyć, ale zobaczymy, jak będzie. Tak, jeszcze jest, trwa streamek właśnie teraz, ale 23 tylko, bo to chłopaki mi namówili mnie, żebym robił light. W ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam ci inspirawkę, która zrobiła mi rajdzika akurat na koniec live'a i trochę przedłużyłem streamka o godzinkę. Więc dziękuję jeszcze raz na film oficjalnie, bo to dzięki niej ma się nagrywany taki odcinek, a nie inny. Pewnie byłby trochę inny, gdyby nie ona, więc no, podziękować by wypadało. O, tu już mamy zasiane sobie fajnie, ale my ciśniemy dalej, bo lecimy sobie na... A może pojedziemy sobie na pole 7-3, tam to jest trochę dłuższe, to będzie lepiej działać, nie? Czego, bez czatu odcinek? Bez czatu, bo się nie umiem zachować, wiesz? I ten... Spamy chłopaki, także nie będę tutaj na siłę uspokajał. Wiesz, już jest późno i wiesz, ludzie trochę piją. Okej, tak zrobimy sobie. Aha, to niezły polski Patryk napisał wiadomość narodu. Okej, czy będzie to się usuwało? Usuwa się, no i fajnie. Plus taki, że teraz właśnie jak mówię, mamy tutaj, mamy tu od razu nawożenie. Także nie trzeba to właściwie nic robić po tym, tylko wjeżdżamy sobie z opryskami i cacy. Ej, wkurzę mi też, że te automaty tak dziwnie działają, nie? Bo mam sobie na dwójkę, one się fajnie rozbiją, a jednak ciśnij sobie na jedynce, no ale dobra, niech tak leci, nie? Ty, Krzysztof, jak skończysz to rozbudować, to... Aha, właśnie, bo skończyłeś tam już przy tym? Przy... No, tylko napełniłem mikser, nie? Jeszcze muszę ten... nakarmić. Aha, ale to nakarmione chyba są w miarę, nie? Nie wiem, nie sprawdzałem. Zaraz sprawdzę, wiesz? Nie, nakarmione są. To jakbyś się mógł, to pojechałbyś może teraz z tym jodem? Zobaczył, jak tam wygląda sprawa? Bo no tak, muszę rozładować, nie? Okej, okay. No tak, tak, musisz rozładować, no. Bo zaraz zobaczę, jak ten miód teraz wygląda. No miód w lutym był pik, w kwietniu jest tak jeszcze okej, nie? To jest ostatnia szansa, żeby sprzedać w miarę po dobrej cenie, bo jest po 1973 zł u naszego ziomeczka tam, wiesz, na u farmera tego, nie? No, no, no. No, więc tam jest spoko cena. I możemy jakiś tam grosz przytulić, bo troszkę się wypukali teraz pieniędzy. A prawdopodobnie, ludzie, w następnym odcinku będzie nowy nabytek. Prawdopodobnie, ale jeszcze nic nie będę mówić, bo to jeszcze nie wiadomo. Musi być jakaś fajna nowa praca, nie? I bardzo możliwe, że będziemy coś robić przy sianokosach. A nie, nowy nabytek nie będzie teraz, Krzychu. Bo przecież sianokosy, no tak. To nie. Najpierw trzeba sprzedaż. Co sprzedaż? To z tych starych, nie? Starych maszyn? Zanim zakupisz, no, ciągników. A, no tak, jeszcze stare ciągniki sprzedać, tak. No, więc, no faktycznie, zapomniałem o tym. Racja, no racja. Także ludzie, dziać się będzie sporo teraz, bo dużo nowych rzeczy będzie się tam gdzieś wydarzyć może. W sumie to co, wiata ej, czemu tak dziwnie tu jakoś poszło, tak? Nie wiem, musiał jeszcze jeden rządek dosiać tutaj, ale trudno. Więc wiecie, zaraz wiata, zaraz tam cukrownia znowu ruszy jeszcze dalej. Tu ciągniki sprzedajemy, tam ciągniki kupujemy, tu jeszcze kupujemy niedługo nowy rozrzutnik. W ogóle rozrzutnik sprzedałem jak coś, poszedł za 14 tysięcy. Więc w sumie kiepsko jest to, że kupujemy maszyny po cenach takich realnych, a sprzedajemy po cenach farmingowych, nie? No. Też tak troszkę mógłbym to w sumie jakoś zmienić i zrobić trochę inaczej, no ale już niechaj i tak będzie. Bo też żeby nie było jakoś za łatwo i ta kasa w sumie na razie mamy dosyć sporo, więc też nie ma tutaj co się oszukiwać. Dajemy sobie jakoś radę. O, tu będzie trzeba dosyć, temu to słabo wygląda, nie? Tak? Jest... Dobra, chłopaki, czekajcie, to jest trochę ten... Ja wiem, że to się działacie, ale... Okej. Okay. Nic za nie wnosicie, nie? Po prostu sobie śmiejecie.
Zachariasz, na czacie sobie odpierdzielacie, więc jak tak was nie bierzesz, to nie będę was już jeszcze... O! Sorry, musiałem tego ogarnąć. No, więc... Tylko usiedzie sobie to? Okej, okay, spoko. Dzisiaj taki właśnie był odcinek... Troszkę też taki wiosenny, bardzo możliwe, że to będzie jedna z ostatnich wiosen chyba. Bo... Znaczy takich odcinków wiosnowych? Wiosennych? Wiosennych, wiosnowych, no źle powiedziałem. No bo potem oczywiście będę musiał zrobić się na końcu z Krzychem, więc tego też nie będzie pokazywać, tylko tam jakąś akcję już z tego zbierania. I pytanko Krzychu, bo w sumie by się też prasa przydała. No właśnie, nie? Ta, to może prasę kupimy na żniwa. Teraz pójście jest tak agregatek, to sobie jeszcze pobolujemy, nie? No. Chociaż ty wiesz co? A może zamiast prasować, to byśmy to w kieszonkę dali na sprzedaż. No ale na tych trzeba mieć jeszcze, nie? Ja wiem, ale starczy chyba to co mamy na razie, nie? Przecież mamy 3 razy robimy sianokosy w roku. Nie wiem. A to kosy wygląda z daleka, zobaczcie. Ja pierdziel. To jeszcze drzewka widać, ale no już ich tam nie ma, wiecie, tą drzewkę jeszcze postawiamy sobie potem, nie? No, także sporo rzeczy tam jeszcze się tutaj będzie dziać, nie? Nie no, ale Krzychu tak, no bo zabierzemy, ile tam belek jest tam tych siana na planetce? Pamiętasz może? 20 coś chyba. Zobaczcie, zobaczyć, sprawdzę. W sumie niedużo, kurczę. Wreszcie jak zapełnimy cały TMR, tak? Mieszalnik. No. A nam starczy karmienie, w sensie jak damy 25 na full... mamy, nie? 25, okej. Okay. No to jak damy na fulla im żarcia, to starczy im na cały miesiąc, nie? W sensie, to mamy w sumie, mamy teraz fulla, starczy im do maja, jeszcze jest TMR w mieszalniku. No to starczy im na... Do czerwca w takim razie. No to nie, to myślę, że powinien starczyć, a tam te nowe zwierzaki raczej będą małe żarły, nie? Ej, ale bez kitu. Zobacz jak to działa, nie? Mamy sezon, w którym na przykład nic nie kupujemy nowego i mamy taki, gdzie po prostu ciągle coś się dzieje, co nie? No. Przecież w tym sezonie mieliśmy tylko zrobić kilka rzeczy, a to wychodzi tak, a budowa tego, a zmiana tego, a to co trzeba zmienić, a to tamto. I tak naprawdę ten sezon będzie taki znowu mega przełomowy względem poprzedniego, nie? No tak. W sumie jaja. No ale cóż, no czasami tak to wychodzi. Może też niektóre rzeczy przełożymy na kolejny sezon, chociaż no nie wiem, bo w sumie z niektórych byśmy chcieli jeszcze sporo pokorzystać. Ale jak mówię, na pewno wyleci nowy ciągnik, który będzie w końcu działał sobie na ta beczka przede wszystkim. Beczka teraz jest taka, która jeździ mocno, a teraz tych krówek trochę też mamy. I co, można by też w sumie jak mamy tyle łąk, niedługo będziemy mieć dużo łąk, to można jakieś nowe siarki kupić, nie? No, powiem jakieś większe. A ja mam pomysł, bo tak się składa bliska, że będziemy kupować ciągnik nowy przecież, nie? To może byśmy kupili siarki pod nowy ciągnik. Takie wiesz już konkretne, nie? No, bo w sumie zgrabarkę mamy okej, nie? Przetrząsarka w miarę spoko sobie radzi, to tylko w sumie koszarki byśmy dokupili. To byłby teraz fajny taki nawet zestawik, nie? Większy, więc... No myślę, że niedługo wszystko takie... Zobaczcie sobie, jak to będzie działać, nie? Jak to powstanie i jak to będzie... Jezu, jestem chyba już kurde zmęczony, wiesz Krzychu, powiem ci? Jest 23 za kilka minut, a ja cały dzień dzisiaj siedzę przy tym kompie po prostu. Jak nie modeluję, to odcinki, to coś tam i tak na zmianę, nie? No cześć Fifarz, no. Dziękuję, że wpadłeś. Wybaczcie, to się musiałem pożegnać z panem widzem dla jego, bo tu pan widz chciał się pożegnać. Okej. Okay. No i dobra, troszkę tak może nie wyszło, ale no. Właśnie Krzychu, byśmy chcieli na przykład na kolonie wgrywać sobie taką tą realniejszą kukurydzę, czy nie? Jaką? Tą realniejszą kukurydzę, tylko ona troszkę laguje, nie? A, to będzie problem wtedy. No, jeżeli tak, no na multiku może być taki problem, nie? To lepiej jest, nie. No właśnie problem, że nie wiem, czy wgrywać, czy nie. Mam i tak, to już czasami laguje mocno. No, właśnie Krzychu, to się ma na nasze maszyny, więc musimy to uszanować. Znaczy ja też nie mam jakieś tam super, bo mi tam nie się trzyma do siebie FPS-ów. Ale wiecie, no jest takie, że czasami tam gdzieś... Czasami i mi coś tam zabuli, nie? A staram się w miarę, żeby te FPS-y były tutaj w miarę trzymane, takie na dobrym poziomie, nie? Modzik na koty to jest prywatne, kurde, wiesz, Fifacz, także tutaj ta kota, nie? Na szybkości. A, odpowiedzieliście jemu, no i dobra, fajnie. No i okej, okay. Nie wiem czy dzisiaj zdążę całość zasiać, w sumie dobrze było całość zasiać, ale... się jeszcze tutaj zobaczy.
tym, bo my chyba jeszcze mamy do sprzedania soję w czerwcu, nie? Chyba to tak. Zawsze jakaś tam kasa by była. Jak tam, to ładujesz już tą, ten miód? Ładuję miody, no. Tak. Okej. Okay. Dużo tam tego jest? No. Ciągle się respi. A tam wjechałeś sobie normalnie, wstawałeś, nie? Tak. No, to zarobiście. Właśnie, bo to jest spoko, teraz jak tam mamy te bramy potwierdzone, więc wszedłem sobie na mapę i mówię, dobra, jak już tam coś ogarnę na mapie, to od razu otworzę te bramy, bo tam nam potrzebne są. No i dzięki temu możemy sobie spokojnie teraz tam wjeżdżać, a nie tak jak wcześniej stawać na tym i nosić, nie? Więc głupia sprawa, w sumie prosta do ogarnięcia, jednak wiecie. Ej, tak w sumie zrąbałem to z tym, pomogłem się od drugiej strony, bo tam trochę Polecha się lekutko zwężał jeden rządek i tu wyszło takie dwa niedobitki, tak żebym w sumie miał tylko jeszcze dwa przejazdy, nie? No. Więc trochę tak wyszło kiepskawo momentami. No ale cóż. No, ej, to w sumie co teraz będziemy kupować ten szym? Aha, dobra, już wiem co, bo teraz będziemy te zwierzęta. Ja już zapominam totalnie, wiecie, bliska po prostu potrzebujemy kupy kasy, a kiwi w ogóle czy tym ciągnikiem nie będzie tak, że nie przełożymy go może na jakieś żniwa, wiesz? No można, nie? Można to być tak, że sprzedamy to, a kupimy później, nie? Myślę no, od razu. No bo w sumie teraz są sporo wydatków, nie? Jeszcze teraz chcieliśmy te zwierzaki teraz mieć, żeby on tam nam coś produkował jakąś kasę. One się szybko zwracają akurat ten typ zwierząt, więc fajnie i byśmy mieli coś nowego, a na nie też trzeba, wiecie, i plac kupić i kupić z czegoś to pasisko trzeba też pozbijać im. I wiecie, nie? No jednak to sporo tam tych rzeczy będzie do ogarnięcia, także to różnie jest. Szkoda, że 10 na godzinę tylko jedzie. Ale w sumie to dobrze, dycha na godzinkę, tak gdzieś tam ten wysiew leci w miarę okej. Okay. Fajnie byłoby się to pole zasiać, nie? Może siły nie ma. Nie no, jest siła. Chyba. Nie no, ma. Paliwa trochę ma mało, ale to trudno. W tym nie ma tego, bo w 16 mam coś takiego bliska, że można sobie napompować powietrze w ogóle, nie? Nie wiem, czy to w kołach, czy gdzie, ale normalnie jest takie coś, że jest powietrze. I trzeba tankować powietrze, jeszcze 3000 litrów. Aha, skończyło mi się nasiona. Dobra, to sobie zjedziemy w takim razie. Skoro nie mam nasion, to sobie zjadę, ale to w sumie tak już zostało trochę do roboty. Także, o, sobie tutaj pozwolicie, zjadę. Na gospodę chyba w sumie nawet zakończę odcinek, jak już nie mam tego, to trudno się mówi. Też nie chcę się live'a przedłużać, bo i tak już godzinkę przedłużyłem, a w sumie no mi tu już ten, palety kończą, nie? Jeszcze chyba 3 palety muszę załadować. Tak? No. A, dobra. No to w sumie ja sobie zjadę, zastankuję się. Jeszcze ile kaski zlecimy za to. Okej. Okay. No właśnie, zaczeka, ile tam będzie. Cena w miarę spoko jest jeszcze, bo to jest ostatni moment, żeby sprzedać w kwietniu. W kwietniu, żeby sprzedać, wiecie, te nasze uprawy, nie? Znaczy uprawy, nasze produkty. No to jest spoko. Teraz jeden ul nam trochę odleciał, byśmy go musieli sprzedać. Ale może się gdzieś tam jeszcze go postawi, nie? O kurde. Ale zahaczyłem. Trochę lipka. Ho, lipka. Dobra, teraz tutaj otworzę w takim razie. A ty trochę tam daj znać, jak tam będziesz już, wiesz, jechał, nie? Mhm. No już wyjeżdżam. A, okej. Okay. Ja sobie też załaduję trochę KSW. Będzie jakiś inny woreczek, chociaż? 10 600 litrów, nie? Miotku. A, to coś koło 20 tysięcy robimy. W takim razie, jakoś no niedużo, ale znaczy coś tam, nie? No. Okej, okay, wsypiemy sobie to, co jest. Okej. I tak to będzie się musiał przejechać, także sobie stawię. O! To jest tak krzyków, w sumie to znowu, że do ciebie podjadę? Do tobą? Spoko. Tam do farmera, nie? Wiesz o tym? Jakby co, bo on ma tam fajną cenę. No, w kąt. Dobra. No. Złamiesz się? No, no spokojnie. Ale zobaczymy, co to krzyku robi. No, dużo gorzej będzie. Jak to załadował? Mamy 140 tysięcy. O, poczekamy sobie, z krzyku sprzeda. Wiesz co, czekaj, może zjadę na razie na pole, włączę awaryjki, pomogę się to rozładować trochę, co? Ej, idzie to jakoś, nie? Idzie na spokojnie. Czekaj, to będę posyłał jak coś, nie? Jest single. O, tak o, załatwimy sobie. Się nie martw, pomogę ci z tym. No. O! No. Mieliśmy ile 140 tysięcy? No. No to spoko w sumie zarobiliśmy. Zawarliście 3 tysiące, no. Tak?
O, no, właśnie, coś wam pokażę tak na koniec odcinka. Słuchajcie, mamy w końcu nowe brandy, jak coś, niż wam pokazuję. W końcu no właśnie, nie widziałem tego też. To chodź, zapraszam tutaj, proszę bardzo. Jak wszystko z krzaków. Mamy nową mąkę, mąka rajotowska się produkuje. Więc jak ktoś już elegancko, oficjalnie, mamy nowy branding, Polska, więc na koniec tego odcinka napiszcie hashtag mąka, a wam przybędę serducho, nie? Więc jest fajnie, jest polski młyn mąka rajotowska oficjalnie tutaj się produkuje w naszym młynie, także super sprawa, myślałem, fajnie. Myślałem, że jakieś lepiej to miałeś zrobione. Co? Myślałem, że jakieś lepiej miałeś to zrobione. No jak lepiej? Dobrze, to jest realistyczna pryszta. Jakieś logo swoje mogłeś wpieprzyć. Nie, no co ty. Jest elegancko, nie? No, także ludzie, ja wracam sobie tutaj do ciągnika. Co ja po prostu spole sobie mogę przejść. Z wami się będę żegnał, widzimy się oczywiście na kolejnych odcinkach z naszej serii. Wpadajcie, bo teraz będą grube akcje. Ten sezon będzie niesamowity, naprawdę. To jest, który mamy rok? 9. No to na 10 rok będzie coś... w sumie nie wiem, czy będzie coś wow, ale tutaj już jest całkiem nieźle, także... oglądajcie ten 9 sezon, bo to jest naprawdę warto, nie? Dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie. Siemano.